Prosto z mostu, krótka piłka, negocjacyjne karate z Krzysztofem Sarneckim. Kolejny 32 jubileuszowy odcinek. Cześć, witam cię, Krzysztof. Witam ślicznie, kłaniam dzisiaj się. Mamy temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej i za który tak śmialiśmy się, że ktoś nas może oskarżyć, mianowicie negocjacje z prawnikami. Krzysiek uwielbia temat Niemców i prawników, wobec czego dzisiaj mamy jeden z ulubionych tematów Krzysztofa. Krzysztof, powiedz, jak to jest z tymi prawnikami. Znaczy, może tutaj taką małą korektę. Nie tyle negocjacje z prawnikami, że po drugiej stronie są prawnicy, tylko z udziałem prawników. Czyli temat pod tytułem, ok, czy zapraszać do negocjacji prawników, czy nie. I to jest temat. No i zadałeś pytanie, jak to z prawnikami. Tutaj są dwie kwestie, bardzo jakby często niezależne od siebie. Czy korzystać z prawników w procesach negocjacyjnych, czy korzystać z prawników w ogóle w zawieraniu umów i tak dalej. No, pytanie jest w pewnym sensie retoryczne. Ja jako, no, jestem Polakiem, ale też jestem, że się tak wyrażę, w jakimś sensie... Amerykaninem trochę, no. Tak, trochę, bo nie tylko, że mam paszport, ale po prostu tam przeżyłem kopę życia, chociaż przede wszystkim jestem Polakiem. To powiem w ten sposób. Amerykanin, jak się mówi o Europejczykach, jak Amerykanach. Amerykanin, Europejczyk bierze prawnika wtedy, jak już jest za późno, a Amerykanin bierze prawnika zanim w ogóle cokolwiek się rozpocznie. I to jest ta różnica świadomościowa, jeśli chodzi o Amerykanów. Natomiast to nie jest pytanie, czy korzystać z prawników, czy nie. Bo oczywiście, że tak. Pytanie brzmi następująco. Jaką rolę prawnicy powinni odgrywać w procesach negocjacyjnych? I to jest główne pytanie. Bo jako rolę usługową, jako doradcy ze strony merytorycznej, prawnej, to w ogóle nie ma dwóch zdań, należy z nich korzystać. Natomiast jako osoby, które mają w procesie negocjacyjnym pomagać nam wynegocjować coś, o to tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ statystyczny prawnik, no niestety jego kompetencje w procesach negocjacyjnych statystycznie, rzecz ujmując, czyli na 10 prawników ilu ma kompetencje negocjacyjne? No odpowiedź mi tak, jak się zdarzy, 1/3 nie z 10, tylko z jednego prawnika, czyli na 31 to wszystko. I taka jest moja ocena sytuacji. Dobra, skąd to się bierze? No bo to, okej, ty masz doświadczenie, wielokrotnie negocjowałeś różne kontrakty, różne poważne deale, na pewno widziałeś, jakby twoja opinia skąd się wzięła, tak? Musiałeś mieć wielu prawników gdzieś tam obok, którzy się w te negocjacje angażowali w ten czy inny sposób. No ale skąd to się bierze, że oni są tacy, a nie inni? Ja powiem co, bo to powiedzieć, taka jest moja opinia. Ja w pewnym sensie powiem bezczelnie, to nie jest opinia, to jest fakt, bo to trudno nawet kwestionować, tak? Czy dyskutować, tak? To tak jakbyśmy dyskutowali, że nie wiem, dziecko 3-letnie nie doskoczy do wysokości 2 metrów. No umówmy się, no nie doskoczy, tak? To nie jest kwestia opinii, tylko faktu. Pytanie do ciebie, i to jest odpowiedź na pytanie. Prawnik, załóżmy, jest na studiach, niech to będzie 5 dni, czasami jest dłużej i tak dalej. Jego edukacja trwa dłużej. 5 lat. No oczywiście. 5 lat. 10 miesięcy na rok. Załóżmy, że 2 miesiące ma wolne na to, czy owo, nieważne. To jest 60, 5 lat to jest 50 miesięcy, tak? Na 50 miesięcy, jak sądzisz, ile miesięcy prawnicy mają ustawiony program, to ile miesięcy poświęcane jest negocjacjom? Zakładam, że pytanie jest delikatnie podchwytliwe. Ile miesięcy poświęcane jest negocjacjom, bo niepoprawnie powiem. Prawdopodobnie niewiele, no ale ja bym powiedział, że jeden semestr, nie? Czyli około 5 miesięcy. Jesteś bardzo blisko. Pomyliłeś się tylko o 5 miesięcy. Mianowicie zero. I teraz, proszę Państwa, zastanówmy się nad definicją paradoksu albo paranoi, nie? Prawnik, który w programie nie ma negocjacji. Owszem, prawnicy mają w programie negocjacje, ale jest to coś fakultatywnego. Fakultatywne zajęcia są takie, które sobie dobierasz dodatkowo, te, które chcesz. Tylko Krzysztof, to trochę tak jakby na medycynie była fakultatywna anatomia. No trochę tak, można powiedzieć. Aczkolwiek na medycynie... Przepraszam, wiesz, dlaczego ja tak...
Wiesz, dlaczego ja tak mówię? Tak mówię dlatego, bo przecież bardzo wiele z negocjacji, bardzo wiele spraw sądowych tak naprawdę powinno się kończyć, zanim one się w ogóle zaczną. Czyli prawnik nie powinien dopuszczać do sprawy sądowej, tylko tak rozmawiać z drugim prawnikiem, żeby dwie strony w jakiś sposób się porozumiały. A to są właśnie negocjacje. No to jak to tego nie ma na studiach? Fundament. Moja wiedza na temat statystyki w Stanach Zjednoczonych jest taka, że ponad 90% przypadków, w których jest jakiś konflikt, gdzie prawnicy wchodzą, załatwiane jest poza sądem. I to jest naturalne, że tak powinno być. I oczywiście tu się z tobą zgadzam. No jednocześnie, no tak jest. Po prostu prawnicy nie tylko nie znają się na edukacji. Oczywiście teraz bardzo ważna uwaga tutaj do państwa. Słuchają nas prawnicy, nieprawnicy i tak dalej. Jeżeli słucha nas teraz prawnik, prawniczka, to ja, proszę pana, proszę pani, nie wiem. Być może jesteś wspaniały, wspaniała, masz edukację, rozwinęłaś się i tak dalej. Ale ja mówię o statystyce i ona jest tutaj, no powiedzmy, no druzgocąca, bo tak po prostu jest. Dlatego jeśli chodzi o sam proces negocjacyjny i udział prawników, to nie tylko, że moje doświadczenia są takie, że prawnicy nie pomagają, bo nie są w stanie pomagać w tym obszarze negocjacji, dogadywania się w sposób konstruktywny, ale są tak wyszkoleni, że są tak jakby bardzo często antynegocjacyjni, czyli doprowadzają do sytuacji bardzo często konfliktowych, wydłużania wielu rzeczy, definiują ryzyka na poziomach takich, na których nie powinno to być definiowane, bo to jest blokada, a ryzyko w pewnym sensie zawsze jest. I no, jest to paradoks swego rodzaju. To powiedz mi, to jak to wygląda w praktyce? Masz negocjacje, siedzą jacyś prawnicy, rozumiem, że prawnicy nie są stroną negocjacji, tylko pomagają stronie, są wynajętymi ludźmi do tego, żeby jakby usługodawcami, tak? I tu jest pierwszy punkt. Bardzo dużo prawników nie zdaje sobie z tego sprawy, jaka jest ich rola w ogóle. Ale w ogóle generalnie prawnicy bardzo często sobie nie zdają sprawy. Ja zaraz wrócę do partykularności twojego pytania, ale powiem w ten sposób. No, dla mnie jest taka sprawa. Ja jestem konsultantem. Jestem dla ponad setki zarządów firm, jestem konsultantem. A jaka jest moja rola? No, ja patrzę w oczy temu prezesowi. Sam jestem prezesem firmy od lat, 43 lata jestem w biznesie. Ale moja rola jest usługowa. Ja służę komuś. Ja nie usługuję, ja nie jestem sługusem, tylko to jest zależność taka. Ktoś kupuje moje kompetencje i moją rolą jest doradzić, czynić tak, aby ten człowiek miał lepsze życie, aby sytuacja się rozwijała w kierunku pozytywnym. Żeby to robić, ja muszę okazywać mu szacunek. W związku z tym nie jest kwestia tylko prawa i tak dalej, ale to jest przepisów i wiedzy, ale to jest kwestia pewnej relacji, pewnego odniesienia się do klienta. I wielu prawnikom tego brakuje, bardzo wielu prawnikom tego brakuje i niestety, gdybym miał powiedzieć, jak te proporcje wyglądają, to druzgocąco, chociaż mam w swoim otoczeniu fenomenalnych ludzi, prawników, pełnych szacunku, powiedzmy zachowujących się questowo, nawet wśród firm, jak my to nazywamy, questowych, tak, są prawnicy. Ale tutaj, jeśli chodzi o negocjacje, to niestety, już wracam do twojego pytania, dużo prawników jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, że celem procesu negocjacyjnego jest dogadanie się, rozwiązanie najlepsze dla obu stron, a nie, że się tak wyrażę, zdefiniowanie, jak wszystko powinno wyglądać według litery prawa, albo zdefiniowanie ryzyk na takim poziomie, że ja zwiążę ręce każdemu w rozmowie, no bo się nie da. Albo na przykład kreowanie tego typu komunikatów, a następnie przełożenie tego nawet i na papier czy elektronicznie jakkolwiek, że kiedy klient bierze to w rękę, to się bardziej boi niż chce współpracować. No takie przykłady. Oczywiście wszędzie jest równowaga, bo też nie można pójść w drugą stronę. I dlatego powiedziałem, że jeśli chodzi o proces negocjacyjny, prawnicy są konieczni, ale jeśli chodzi o negocjacje i pewne obszary negocjacji, to... Masz jakieś przykłady takich zachowań, które sprawiły, że podczas negocjacji prawnik zaszkodził swojemu klientowi albo mógł zaszkodzić swojemu klientowi? To są dwa obszary. Ja to od razu powiem w ten sposób, bo pierwszy obszar to jest taki, że sposób, w jaki prawnicy się komunikują.
jest niezwykle bezpośredni, ale rozumiany w formie tak zwanej, w takiej konwencji antagonizującej. Tak? Czyli prawnicy nie uczą się w szkole komunikacji. W żaden sposób się nie uczą komunikacji, tak? Na studiach. Nie wiedzą, co to jest mechanizm akceptacji, nie wiedzą, co to jest parafraza w mechanizmie akceptacji, nie uczą się tego, że słuchanie jest ważniejsze od mówienia, jeżeli chcesz się z kimś dogadać. Takie rzeczy w ich rozkładzie jazdy nie istnieją. A jeśli chodzi o edukację, chyba że są osoby, które dodają sobie takie dodatki. U mnie na negocjacjach coraz częściej zdarzają się pojedynczy prawnicy, którzy tam przyszli, bo chcą, co dla mnie jest w ogóle przewrotem. Natomiast patrząc na prawników, którzy się komunikują nie tak jak trzeba, no to oni blokują negocjacje, bo antagonizują, co powoduje to, że narasta atmosfera negatywna i trudniej się dogadać. Drugi element jest taki, że bardzo często przedkładają albo swoje ja, albo elementy prawne, argumentacje nad jakby fundamenty tego, co ma doprowadzać do dogadywania się. Czyli zamiast powiedzieć, tu się nie da, trzeba szukać rozwiązań i trzeba kalkulować ryzyko. No i prawnik, który wejdzie i nie zdaje sobie z tego sprawy, co leży na stole tak naprawdę, potrafi przypisać takie ryzyko do danych przedsięwzięć wielokrotnie, które jest kompletnie niepotrzebne, aby aż w takiej skali budować otoczkę zabezpieczającą. Bo to blokuje, powoduje brak zaufania i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że ciężko często przeczytać. I tu jest kolejny aspekt. Bardzo często prawnicy rozmawiają z językiem, którego ktoś nie rozumie. Tak? Budują pisma, które budują brak zaufania. To jest jakby kolejna rzecz, jak budować komunikację prawną, tak, aby klient mógł zrozumieć. No i ostatnia rzecz to jest ego. No, to jest kolosalny problem. Wyobraźmy sobie, wielokrotnie to przeżyłem. Gdzieś tam ktoś, bo jak ludzie bez sensu rozmawiają, no to bardzo często wyczuwają, rozumieją, że bezpośredniość powoduje też antagonizm, ale w pewnym momencie należy się zatrzymać i zrozumieć, do czego dążymy. Bardzo często prawnicy tak silne mają ego, że jak ktoś zakwestionuje ich zdanie albo ich styl działania, no to oni najnormalniej w świecie zaczynają tak jakby zapominać, że ich rolą jest rola usługowa i zaczynają walczyć o swoją rację, zamiast czasami po prostu odpuścić, bo to nie ma sensu. Jeszcze zwłaszcza pewnie jak mają drugiego prawnika po drugiej stronie i w pewnym momencie negocjacje dwóch stron zamieniają się w walkę dwóch prawników. I powiem w ten sposób, czasami jak jest dwóch prawników zdroworozsądkowych, to dzięki nim się fajnie dogadują, bo się razem balansują, porozumieją wiele, ale częściej wygląda to w ten sposób, jakby to był pojedynek prawników, który jest lepsiejszy albo ma rację tą lepsiejszą. I niestety tak jest. Ale pytanie praktyczne, które tutaj się pojawia, to co z tym robić, prawda? Właśnie chciałem zapytać, jak ty się zachowujesz w takich sytuacjach, kiedy masz takiego prawnika, który wie, że jest najmądrzejszy, zna prawo i co to nie on? On może znać prawo i nawet może być najmądrzejszy, ale to nie może emanować z niego, bo on musi wiedzieć, że on służy, tak samo jak ja służę klientowi, tak? I druga sprawa, aby się dogadać, trzeba się odpowiednio komunikować, żeby nie antagonizować. Najczęściej, jeśli jest proces negocjacyjny, dążę do tego, żeby na tym etapie wstępnym negocjacji w ogóle prawników nie było. Albo żeby byli obserwatorami. Czyli żeby w ogóle nie uczestniczyli w procesie, w rozmowach negocjacyjnych. I to jest taki temat, który jest oczywiście trudny, bo druga strona prawnika może chcieć uruchomić, ale czasami można zaproponować, słuchajcie, zostawmy na Radzie Prawników i tak dalej, porozmawiajmy, żeby się dobrze zrozumieli. Dużo ludzi biznesu rozumie, że wpuścisz prawnika, to zaraz się zacznie jazda, zacznie się dlaczego nie i tak dalej. Inny wariant to jest taki, że ustalamy pewne reguły, tak? Najlepiej to w swoim zespole, tak? Na zasadzie takiej, że jeżeli masz prawnika, to starasz się tak ustawić, żeby on ewentualnie jakby notował pewne rzeczy, się do nich odniósł, mógł poprosić o przerwę, żeby móc przekazać pewne informacje mojej stronie, tak? Ewentualnie jakby dawał sygnał, że pojawia się tutaj temat, na który chciałby zwrócić uwagę. To jest trudne, tutaj nie można przyłożyć jednej miarki, jak to robić. Natomiast ja, jeżeli mogę i często mogę, doprowadzam do sytuacji, kiedy na tych wstępnych fazach prawników nie ma,
Ale są oczywiście rozmowy negocjacyjne, nie? W których to, co się mówi, może mieć efekt prawny, tak? W konfliktach i tak dalej. Więc tam prawnicy są potrzebni, żeby kontrolować. Ale w biznesowych negocjacjach i tak dalej to niekoniecznie. Natomiast no, negocjator w czasie negocjacji dba o obie strony. Dlatego bardzo często zarówno prawników po mojej stronie, że się tak wyrażę, którzy są, no to oni są przeszkoleni i my przygotowujemy się do tego, co można, co nie można. No a prawników po drugiej stronie, no to ja w pewien sposób w czasie negocjacji ustawiam, tak? Nie mówię dyscyplinuję, bo to nie o to chodzi, tylko tak prowadzę negocjacje, że w pewnym momencie albo prawników uspokajam, albo wprowadzam moduł, w którym ta strona, z którą negocjuje, ludzie biznesu, szefowie uspokajają tego prawnika, albo no, to się też zdarzało ładnych parę razy, bo nie mówię, że trzy, że eliminuję prawników z negocjacji na bazie emocjonalnej, czyli doprowadzam do sytuacji, że oni nie wytrzymują i wychodzą. Tak? To są oczywiście już skrajne sytuacje, ale dlatego, że... Ale wychodzą z oburzeniem? Wychodzą z oburzeniem? Wychodzą z... Tak, tak. Nawet takich sytuacji ładnych parę było, dlatego że no, w pewnym momencie na stole naprawdę leżą duże klocki i wtedy widzę, że jest blokada, to czasami do tego doprowadzam. Bardzo rzadko, ale no, wśród set negocjacji to znalazłem takich z 15 spokojnie, które do tego doprowadziły. Tak. Oczywiście to nie musi się dziać turbulentnie na zasadzie takiego, że on wstaje i wychodzi, ale to się może dziać, że bierzemy przerwę, tak? I w pewnym momencie ja rozmawiam z drugą stroną, rozmawiamy, nawiązujemy kontakt i mówimy, słuchajcie, to nie ma sensu, bo to widzimy, że to do niczego nie prowadzi, więc zostawmy tak. Oczywiście też proponujemy z naszej strony podobną sytuację, na przykład, że na tym etapie prawników nie będzie, tak? Ale zdarzały się sytuacje emocjonalne, że nie wytrwali i wychodzili, tak. Czyli co trzeba robić podczas negocjacji, kiedy po drugiej stronie bądź po naszej stronie jest prawnik i widzimy, obserwujemy kątem oka, że ten prawnik, okej, fajnie, że on jest, ale że on do końca nam nie pomaga, że z jednej strony nam pomaga, bo czujemy się bezpiecznie i przeprowadza nas przez pewien proces, gdzie moglibyśmy trafić na minę, ale z drugiej strony czujemy tak po ludzku, że przez te rzeczy nie jesteśmy w stanie pójść do przodu tak, jakbyśmy chcieli. Co wtedy robić? No, znaczy tutaj są jakby dwie sytuacje, bo nie wiem, czy jakby może nie usłyszałem dokładnie, bo mamy naszego prawnika, no to naszego prawnika możemy zawsze przerwać, poprosić, porozmawiać, hej, tak? Albo najlepiej go przygotować, tak jak ja robię, jaką rolę będzie pełnił, kiedy się będzie odzywał i tak dalej. Pewne sygnały pod tytułem daj znać, jeżeli widzisz rzecz kardynalną, niekoniecznie musisz się odzywać, tak? Natomiast z drugą stroną, jak jest po drugiej stronie, to jest zupełnie coś innego, no bo nie możesz narzucić, są pewne zasady, jeżeli ktoś przeprowadza prawnika, nie możesz powiedzieć, a ja z prawnikiem nie będę rozmawiał, tak? Znaczy są sytuacje, kiedy można wymagać, ale tak to się dzieje. No i wtedy sposób, jaki z prawnikiem rozmawiasz oraz z tą drugą stroną, no będzie determinował, czy ten prawnik w pewnym momencie zrozumie, że to nie ma sensu walczyć, tak? Na tej zasadzie. No i wtedy to już jest inna szkoła jazdy, no bo to jest tak, jak nie zantagonizować, tak, żeby został z nami i współpracował ten prawnik drugiej strony, ale jednocześnie nie przeszkadzał, tak? No i to jest kwestia świadomości drugiej strony, na przykład ludzi biznesu, czy oni widzą, że on przeszkadza, czy nie, prawda? Bo to jest ten element. Bardzo często widzą i w pewnym momencie oni potrafią uspokoić sytuację, tak? Natomiast no tutaj nie ma jednoznaczności, to jest naprawdę wiele złożonych różnych sytuacji. To jest trochę tak, że ci ludzie bardzo chcą się wykazać, ale nie mają świadomości, że ich wykazanie się może mieć odwrotny skutek do zamierzonego, prawda? Ja się nie znam na prawie w wymiarze takim, żebym mógł wziąć na siebie odpowiedzialność za doradztwo prawne. Prawnicy w swojej masie nie znają się na negocjacjach, w związku z tym, jeżeli państwo jesteście ludźmi biznesu i zabieracie prawników na negocjacje, to możecie się spodziewać, że niekoniecznie proces negocjacyjny, i to w dużym stopniu, będzie poprowadzony w takiej jakości, takiej skuteczności, jak bardzo często moje obserwacje są takie, jakbyście to zrobili sami. Natomiast są negocjacje, w których główną rolę odgrywają prawnicy. Bardzo specyficzne. Tam, gdzie naprawdę nie rozmawiamy o dogadywaniu się, tylko rozmawiamy o interpretacji prawa, jakie rzeczy, jakie elementy będą wpływać na
na różne kwestie i tam rozstrzygamy i tam w pewnym sensie prawnicy się dogadują, ale to są bardzo specyficzne sytuacje, gdzie analizujemy sytuację prawną, dogadujemy się, co w związku z tym możemy zrobić. Ale ja mówię o negocjacjach bezzasobowych, o większości. Jeżeli ktoś renegocjuje jakiś kontrakt, tak, no to decyzja o tym, że na przykład jedna strona wymaga dopłaty ze względu na force majeure, czyli siłę wyższą. Albo drugi wariant w ostatnich czasach, szczególnie przez ostatnie lata, kiedy jest tak zwany extraordinary change of cost. Ja nagrałem film na ten temat tutaj na, proszę spojrzeć sobie na renegocjacje, to tam o tym mówię. No to w tym momencie jakby element prawny jest ograniczony. I raczej dyskusje dotyczą rozliczeń finansowych, dotyczą motywacji wzajemnej, dlaczego mam komuś pójść na rękę, dotyczą budowania relacji biznesowych, które mają przechodzić w zaufanie biznesowe. No tutaj liczenie na prawników może być bardzo złym założeniem, ale zaznaczam, to dotyczy pewnych proporcji. Natomiast no prosta sprawa, nie mają kompetencji, więc nie można na nie liczyć, kompetencji negocjacyjnych. Natomiast spotkałem prawników, niewielu, ale spotkałem, którzy reprezentowali super poziom dojrzałości negocjacyjnej, też i wiedzy negocjacyjnej, no i też pewnej pokory w stosunku do sytuacji, w której się znajdowali, pokory w stosunku do klientów, do drugiej strony, no i do wyzwania, które mają i do celu, któremu to służy. No to w takim razie jaka jest, Krzysztof, konkluzja? Czy po prostu trzeba mieć w pewien sposób otwarty umysł i obserwować zdroworozsądkowo to, co się dzieje? Czy jest jakiś złoty środek, czy taki mediator na przykład powinien po prostu, jeżeli podchodzimy bardzo profesjonalnie do negocjacji, czy negocjator, czy mediator, czy powinniśmy poprosić o to, żeby przygotował prawnika na to, co się będzie działo? Znaczy, jak myślisz? Tutaj nie mylmy, bo może nie używajmy słowa mediator. Mediator to jest inna, to jest też negocjator, ale to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo on nie reprezentuje żadnej ze stron. To trzeba bardzo, tak. Bardzo on facylituje rozmowę. To jest coś innego. Więc zostawmy tego mediatora, zawężmy to do negocjatora. Tak, do negocjatora, czyli reprezentanta jednej ze stron. Konkluzja jest taka. Proszę Państwa, nie zakładajcie z góry, że jeżeli macie prawnika i on wam przedstawia spektrum uwarunkowań logicznych, dla których druga strona i wam powie, nie może tak robić, albo musi tak robić, tak? To już to założenie samo w sobie jest błędne. Dlatego, że rozwiązań jest bardzo często bardzo dużo. Nie mówię tylko niekonwencjonalnych. I dlatego nie zakładajcie z góry, że prawnik wam pomoże w negocjacjach. Znaczy, to nie znaczy, że wam nie pomoże, ale nie zakładajcie z góry. Natomiast zastanówcie się, na jakim etapie, w jakim sensie wykorzystywać prawnika, żeby nie było takiej sytuacji, w której jego założenia i to, co dla niego jest istotne bardzo często, tak naprawdę nie jest elementem na tyle zasadniczym, a jednak tak jest przedstawione, w związku z tym są blokowane negocjacje. No i to jest takie trudne, bo ja konkluzja jest taka, żeby nie zakładać z góry, że prawnik to negocjator, bo to nie jest prawda. Ja powiem w ten sposób. Gdybym wziął dzisiaj 10 doświadczonych ludzi biznesu i 10 doświadczonych prawników, to daję od razu znać, że ja jestem w stanie się założyć, że ilość osób, które mogą pomóc w negocjacjach, gdyby komuś pomagali z tej dziesiątki ludzi biznesu, to będzie delikatnie większa liczba wśród ludzi biznesu niż wśród prawników. Ale wśród tych prawników będą ludzie, którzy będą pomagali, no bo doświadczenie też pozwala im widzieć pewne sprawy. No i już, to jest kwestia po prostu kompetencji. Okej, czyli w zasadzie zamykamy tą rozmowę na takiej konkluzji, że każda poszczególna każde negocjacje wymagają po prostu kompetencji i tego się trzymajmy. Jeżeli chcemy, żeby one były dobrze przeprowadzone, znajdźmy ludzi, którzy są kompetentni do tego, żeby to zrobić. Dlatego prawnicy są konieczni w większości procesów negocjacyjnych, żeby dokonali analizy, czy nasze finalne decyzje obu stron, które
powodują wynik, są dla nas bezpieczne, czy zgodne z prawem i tak dalej. Więc tu nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast sam proces negocjacyjny, same doprowadzanie do dogadania się, no to tutaj trzeba być bardzo uważnym, bardzo ostrożnym, obserwować to, tak? I podejmować decyzję, czy faktycznie prawnik nam pomaga, czy nam nie pomaga. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli nas lubicie, to dajcie nam łapkę w górę. Jeżeli nas chcecie oglądać dalej, to subskrybujcie nasz kanał. A jeżeli macie jakieś pomysły na to, o czym moglibyśmy porozmawiać, czy macie jakieś pytania do Krzysztofa, to proszę zadawajcie je w komentarzach. Piszcie, czytamy to uważnie i staramy się odpowiadać na Wasze potrzeby. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.